Teraz każdy może szyć jak profesjonalista dzięki nowej, przenośnej maszynie do szycia, która zmieści się w Twojej dłoni. Oto Magic Stitch. Szycie z nią jest łatwe, szybkie i przyjemne. Zresztą zobaczcie sami. Drodzy Państwo, zobaczcie sami. Tak właśnie działa Magic Stitch. To jest ręczna maszyna do szycia, ale ma moc dużej maszyny, a także precyzję małej. Poradzi sobie i z grubym jeansem, i z delikatną bluzką i tak naprawdę sama się prowadzi, bez kabla, jest bez bardzo wyciągania. Lekka. Bardzo lekka. Nie trzeba wyciągać ciężkiej maszyny do szycia. Ona sama się prowadzi w każdym miejscu. Jeżeli chcemy zszyć zasłonę, jeżeli chcemy podłożyć sobie spodnie, jeżeli... Cokolwiek zrobić, przyszyć jakąś aplikację czy coś, to wszędzie używamy Magic Stitch. Wszędzie używamy. Ale co jest jeszcze ważne? Że ona jest tak łatwa chyba w obsłudze, że nawet chyba i ja bym mógł to zrobić. Bardzo proszę, nawet mężczyzna sobie poradzi. Zobacz, jak ona jest szybka, jak działa. Ten ściek jest naprawdę bardzo prosty. I powiem Ci szczerze, że ja zawsze chciałam szyć. Zawsze chciałam szyć i moja mama mówiła, tam masz maszynę, to się naucz. I obawiałam się, że ta maszyna będzie trudna w użytku, a ona jest tak prosta w użytku. Mamy tutaj ten ściek łańcuszkowy, czyli najbardziej popularny. W zestawie są aż trzy szpulki. Jest szpulka biała, czarna, niebieska i czarna. I nawlekanie i obsługa jest bardzo prosta. Jeżeli chcesz na przykład zszyć sobie bluzkę. Ale można jeszcze nici dokupić chyba w innych kolorach, bo tutaj jest taki specjalny trzpień do tego, prawda? O. Tak, jest specjalny trzpień, także dowolne szpulki można używać, dowolnej wielkości. Wtedy tą małą szpulkę się tutaj zamienia i swobodnie, niezależnie od koloru, można szpulek różnego rodzaju używać. W tej chwili podkładam po prostu materiał pod igłę. Puszczam. Tutaj jest blokada u góry bezpieczeństwa, czyli trzeba pamiętać o tym, żeby tą blokadę uruchomić. W tej chwili ją zwalniam. To jest dziecinnie proste. Potem podchodzimy do zasłony w pokoju. I raz, dwa, i raz, i już. Dwa. Powiem Magic Ci, Stitch. Ja nie miałam wcześniej tej maszyny, tak. I moja zasłona po prostu wyglądała tak. Ten szef tak szedł, tak się starałam, a zwróćcie Państwo uwagę, tutaj ten szef łańcuszkowy sprawia, że wszelkiego rodzaju przeróbki są tak banalnie proste, że ja nawet sobie tego nie potrafiłam wyobrazić, dopóki nie ja zobaczyłam tej maszyny. Ja nawet mogę to zrobić, to wiesz, to naprawdę jest bardzo łatwe. Jeansy. Nawet gruby jeans. Jeżeli chcemy... Czyli każdy rodzaj materiału. Jeżeli, tak, każdy rodzaj materiału, jeżeli chcemy na przykład skrócić sobie. Bo często są jeansy bardzo długie, albo na przykład już nam się długie jeansy znudziły i chcemy je skrócić na przykład do rybaczek. Znowu, jak używać? Zakładamy tutaj tą blokadę, przesuwamy. Tutaj to pokrętło sprawia, że igła się podnosi w ten sposób. I robi nam się przerwa na materiał, cyk, podkładam tutaj materiał i znowu to jest bardzo proste. Podkładam materiał, puszczam i zwalniam szyję. Blokadę i zobacz, nawet takim grubym jeansem sobie poradzi. A teraz zobacz, co wyczarowała pani Teresa za pomocą Magic Stitch. Dzięki Magic Stitch uszyłam poduszki dla moich wnuków. To bardzo łatwe. Wycięłam dwa kwadraty i dopasowałam je odpowiednią stroną do siebie. Użyłam tkaniny z polaru. Trzeba pamiętać, aby zostawić otwór do przewrócenia poszewki na prawą stronę i wypełnienia. Oprzyłam wszystkie krawędzie oprócz tej jednej. Na koniec przewróciłam poszewkę, aby odsłonić prawidłową krawędź. Potem wypełniłam poszewkę miękkim puchem. Zaszyłam otwór i przytulna poduszka gotowa. Z Magic Stitch zrobiłam też dekoracje do domu, jak na przykład tę wyjątkową podkładkę. Zaczęłam od ułożenia obok siebie pasków materiału o różnej szerokości. Dopasowałam je kolorystycznie, ale może być też przypadkowo. To nie ma znaczenia, liczy się, że robię to wszystko sama. Ułożyłam paski właściwą stroną. Użyłam Magic Stitch, by zszyć je przy krawędziach. Taka ilość pasków wystarczyła mi, aby podkładka miała odpowiednią wielkość. Potrzebowałam też kawałka materiału na tył oraz wypełnienia z waty. Ułożyłam z tych kawałków kanapkę poprzez nakładanie ich na siebie prawą stroną z wypełnieniem na dole.
przycięłam krawędzie, a następnie oprzyłam je z Magic Stitch, wygładzając po drodze materiał. Oczywiście trzeba zostawić otwór tak jak w poduszce, aby obrócić podkładkę na prawą stronę. Zaszyłam otwór i piękna podkładka na stół gotowa. Teraz wiem, że kilka kawałków materiału i Magic Stitch wystarczą do stworzenia czegoś od zera, na przykład takich praktycznych toreb na ramię. Wystarczy dodać uchwyt i gotowe. Możliwości są nieskończone. Tradycyjna maszyna do szycia jest ciężka i zajmuje dużo miejsca. Wydasz na nią nawet ponad 300 zł. Nie rób tego. Wybierz Magic Stitch. Ma moc dużej maszyny do szycia i precyzję małej.